Cześć, witajcie. Dzisiaj zajmiemy się tworzeniem rzutu 3D w programie SketchUp. Jest on bardzo przydatny, aby pokazać na przykład rozkład pomieszczenia. Niektóre osoby nie są w stanie dobrze zobaczyć, jak wygląda rzut architektoniczny na podstawie rysunków 2D. Rzuty 3D, już pokażę Wam przykład, jakąś grafikę w Google wpiszemy, jest to mniej więcej coś takiego. I na taki wzór będziemy chcieli wykonać nasze mieszkanie. Ja tutaj będę robił projekt ze swojej strony projektymałychdomów.com.pl. Jeżeli chcecie ten rzut w projekty typowe, kliknąć na domek i tutaj mamy rzut parteru. I na podstawie tego rzutu będziemy bazować. I teraz tak, otworzę sobie program SketchUp. Ja już mam przygotowany podkład w pliku DWG. I teraz tak, ja korzystam z darmowej wersji SketchUpa 2017 i darmowa wersja SketchUpa nie ma możliwości importowania podkładów z pliku DWG. Jeżeli weźmiemy sobie plik importuj, zobaczymy, że mamy inne jakieś formaty, nie mamy natomiast pliku DWG. Ja obeszłem to w ten sposób, że akurat mój znajomy ma program pełną wersję, wysłałem mu zatem podkład w DWG, on zaimportował to w swoim SketchUpie i przysłał mi gotowy plik, który ja otworzyłem i podkład już działa. Czyli jeżeli ktoś może Wam pomóc, to jest takie uproszczenie. Jeżeli nie, to niestety, ale będziemy musieli na podstawie wymiarów rysować po prostu wszystko po kolei. Czyli po obrysy ścian musimy patrzeć z wymiarów i rysować kreska po kresce. Więc to jest takie usprawnienie, z którego ja skorzystałem. Jeżeli macie możliwość, poproście kogoś o to, aby fizycznie wysłał Wam taki podkład, no jeżeli nie, no to nie. Ten tutorial akurat rozbiję chyba na minimum dwie części, dwie, może trzy. W pierwszej zajmiemy się po prostu wytłoczeniem ścian, pokażę Wam, jak ja to robię. A jeżeli macie jakieś pytania lub chcecie bardziej dokładne lub szczegółowe informacje, to piszcie w komentarzach. Więc tak, zaczynamy od początku. Mam trochę chrypę, jestem chory, ale pracować trzeba, więc po prostu dlatego też nagrywam i dzielę się, jak coś robię, także żebyście mieli po prostu na bieżąco coś, co się u mnie dzieje. Więc tak, tego ludzika sobie bierzemy. I teraz tak, mamy podkład zaimportowany. Pierwsze, co ja sobie zrobię, to utworzę sobie jakieś warstwy. Tutaj, jak widać, mam po prostu niektóre warstwy, które są fizycznie mi niepotrzebne. Są one z innego programu i jest ich bardzo dużo. Ja je w tym momencie może zostawię, ponieważ korzystam z niektórych tych warstw, więc nie jest to po to, aby w tym momencie pokazywać, o co chodzi. Albo może niektóre rzeczy usuniemy fizycznie, będzie po prostu bardziej widoczne to wszystko. Bo tak to nie będziecie się mogli połapać w tym wszystkim, co ja Wam chcę pokazać. Zaznaczyłem. Dobra, mamy ukryte warstwy. Warstwa W też jest do usunięcia w takim razie. Ok, i to zostało mi teraz na warstwie tej podstawowej SketchUpa. I teraz tak, utworzymy sobie warstwy takie jak podkład. Będzie to akurat to, co mamy w tym momencie. Dodatkową warstwę utworzymy posadzka. Ściany nośne, ściany działowe. Później będziemy dokładać tych warstw, ale na tą chwilę otworzymy tu. Teraz tak, to co mamy w tym momencie przerzucimy sobie na warstwę podkład, żeby... OK, i w tym momencie, jak widzimy, mamy podkład, możemy to już włączać i wyłączać. No i teraz zaczynamy fizycznie rysować nasze ściany. Teraz tak, jeżeli chodzi o samą wysokość, musimy odczytać to z przekroju, jaką mamy wysokość naszego
naszych ścian. Tutaj będziemy rysować około prawdopodobnie na 240 cm. Tu przekrój akurat nie jest załączony, ale jest to 240 i myślę, że wystarczy. Zrobimy to również na tej zasadzie, że trzeba będzie ustawić kamerę. To, co będzie z tyłu, nie ogranicza nas, czyli te dwie ściany, zrobimy je na pełną wysokość, natomiast te tutaj wszystkie przednie zrobimy na wysokość 120 cm, aby było widać, co się dzieje w modelu. Pierwsze co, zróbmy sobie jednak posadzkę, czyli fizycznie tworzymy prostokąt, zaznaczamy go dwukrotnie klikając, tworzymy grupę i teraz wyciągniemy o jakąś grubość, na przykład 30 cm. Ok, w tym momencie to też przeniesiemy sobie akurat na warstwę posadzka, tak abyśmy wszystkim mogli sterować, wszystko po kolei wyłączać i żeby nam to nic nie przeszkadzało. Więc mamy zrobione. Teraz rysujemy sobie po kolei wszystkie obrysy ścian. Tu jest akurat w podkładzie narysowana grubość ocieplenia i grubość ściany. Nie będziemy tego rozbijać na ocieplenie, ponieważ będziemy to wszystko robić jako jeden całościowy obrys, więc nie będziemy mieli takiego rozbicia, więc na początku wszystko obrysowujemy po kolei, czy to za pomocą zwykłych kresek, czy za pomocą prostokątów, nie ma to najmniejszego znaczenia. I później wszystko również będziemy łączyć w grupy, ale pokażę, jak to zrobić za chwilkę. Na ten moment po prostu zróbmy obrysy po kolei naszych ścian. Jak widzicie, obrysowuję na początku same ściany zewnętrzne, gdyż są to ściany nośne, a ściany działowe zrobimy sobie, czyli te wewnętrzne, na osobnej warstwie, tak aby można było je po prostu osobno wyłączyć. Nie, będzie lepsza czytelność naszych rysunków. Dobra, zaznaczamy dwukrotnie. Zresztą nie musimy na razie zaznaczać, po prostu wyciągnijmy to wszystko do góry. To wyciągamy opcją push-pull na około 240 cm. Weźmy, nie, 260, to zróbmy plus 20, 260. To samo robimy z tymi ścianami, które są boczne i tylne. O, jak widać, tutaj mi się wyciąga całość. Jak już mówiłem, będziemy chcieli, aby tą stronę zrobić niższą, więc dorysujmy tutaj linię i podzielmy to, tak żebyśmy mogli wytłoczyć osobno. Odwróć płaszczyzny i tutaj odwróć płaszczyzny. Musimy mieć możliwość osobno tego wytłoczyć, to możemy usunąć, ok. Następnie te ściany, które widzimy z przodu, będziemy wytłaczać na 120 cm. Ok. Mamy już zarys naszego mieszkania. Oczywiście będziemy tutaj wstawiać jeszcze okna, drzwi, tworzyć nadproża, ale to za chwilę. Po to nam jest potrzebny rzut, który możecie właśnie sobie otworzyć na stronie projektymajdomów.com.pl, aby wiedzieć, jakie mamy wymiary otworów okiennych oraz drzwiowych. I na tej podstawie będziemy to wszystko dalej rysować. Ok, teraz chciałem to wszystko wrzucić na jedną grupę. Mamy w tym momencie warstwy, więc wyłączamy podkład, wyłączamy posadzkę. Możemy wszystko w tym momencie zaznaczyć, kliknąć utwórz grupę. Mamy w tym momencie wszystkie ściany nośne na jednym elemencie i przenosimy to na ściany nośne. Ok, mamy wszystko zrobione, tak jak chcieliśmy. Kolejnym krokiem możemy narysować również ściany działowe, czyli zrobić obrysówkę tego wszystkiego. Nie ma tu najmniejszego problemu, aby od razu to wykonać. I wyciągniemy to również na 120 cm, ale najpierw za koleją obrysowujemy. Jeżeli rysujecie razem ze mną i uczycie się tego, mam wielką prośbę, abyście zostawili jakiś komentarz, czy te filmy są dla Was w ogóle w jakiś sposób pomocne, czy
Czy nie mówię za bardzo, nie wiem, niezrozumiale, czy jest to po prostu dla was logiczne i wiecie, o co chodzi, czy nie, bo nagrywam to w sumie po to, aby wam pomóc, ponieważ sam wiem na początku, ile miałem problemów znaleźć jakiś, nie wiem, polski tutorial, żeby pokazać, jak ktoś pracuje, ponieważ program ten można wykorzystywać do różnych celów. Nie, ja akurat robię tutaj rysunki architektoniczne, wizualizacje, gdyż zajmuję się projektowaniem i generalnie do tego go wykorzystuję. Jeżeli chodzi, bo często też padają pytania, czy SketchUp, czy DS Max, czy inne programy, omówię to kiedyś w innym, osobnym filmie, bo no jest o czym powiedzieć, więc jest to film na jakieś 15 minut, a z doświadczenia wiem, że takie filmy bardzo długie nie podobają się fizycznie, więc nie mam zamiaru ich nagrywać. OK, przechodzimy, wyłączamy sobie warstwy podkład, posadzka, ściany nośne, zostają nam ściany działowe, zamykamy je w grupie, czyli zaznaczamy utwórz grupę, przenosimy na warstwy ściany działowe. Jak widzicie, po to korzystam właśnie z tych warstw, tak samo jak w AutoCADzie. Mam bardzo zawsze duże ilości warstw, aby po prostu później płynnie rysować i modelować nasze rysunki. W tym momencie możemy wszystko włączyć. Na tą chwilę będziemy prawdopodobnie chcieli gdzieś z takiej perspektywy pokazać nasz rzut. Będzie on dobrze widoczny, gdzie mamy jakieś pomieszczenia, kuchnię, meble. Więc w tym momencie ustawiamy sobie scenę i dodajemy scenę. OK, nasza scena jest zapisana. Następnym krokiem będzie już wstawianie, jeżeli chodzi o otwory, tutaj mamy, prawda, pod okna, chociaż możemy od razu zobaczyć, na jak mamy, jakie wysokości. Tutaj mamy okno, tu mamy już drzwi, tu mamy okno, czyli fizycznie okien mamy raz, dwa, trzy. Pozostałe elementy są fizycznie już drzwiami, więc pójdą od samego spodu na wysokość 220 cm, czyli możemy fizycznie zamknąć górę nadproży na 220, wszystko z tyłu możemy zamknąć, czyli wchodzimy w edycję i teraz tak, to możemy skopiować zaznaczając, klikając raz na tej kresce, klikamy M jako przesuń i teraz tak, strzałką do góry, że w górę, tylko jak widać przesuwa nam się nie kopiuje, więc przyciskamy Ctrl i wtedy mamy kopię, klikamy 220 i mamy już przesunięty i w tym momencie możemy zamknąć to nadproże. To samo należy zrobić z pozostałymi dwoma, czyli zaznaczamy to oraz z kontrolem zaznaczamy to, M, przesuń, kontrol, 220, mamy gotowe i push and pull, wytłaczamy, zamykając. Tutaj mamy już gotowe otwory pod okna. W tym momencie możemy te obrysy usunąć. Skasowałem, niepotrzebnie. Płaszczyzny, dobra. Coś mi nie działa, edycja, cofnij, wymasz. Dobra. A, okej, okay, dobra. Już wiem dlaczego, bo po prostu nie weszłem w edycję. Ścian i dlatego dobra. To usuwamy. Widzicie, dlaczego nie chce się to
ponieważ nie dokładnie jest dociągnięty. Musimy cofnij. Dobra. Teraz jest domknięty dobrze, więc zawsze z czegoś wynikają jakieś problemy, że coś się usuwa, coś jest nie tak, ale już jest ok, więc możemy te elementy zbędne wymazać. Zawsze każda dodatkowa kreska, czasami później one są przydatne na dorysowania. Ale jestem zwolennikiem, aby usuwać wszystko na bieżąco, co jest niepotrzebne, gdyż model jest przejrzysty, czytelny, a jeżeli coś będzie potrzebne, to zawsze możemy to później fizycznie dorysować, więc takich problemów nie mam. Więc mamy tutaj na 3 okna i to jest tak naprawdę tyle, ponieważ... A tutaj jeszcze będą drzwi na 220, więc w tym momencie to też dźwigamy do góry. Ok, mamy gotowy zarys. I teraz tak. Tutaj wszędzie są już okna, czyli one są na innych wysokościach. I teraz tak, żeby nie zcyganić, mamy tutaj te dwa okienka. To jest na wysokości 90 cm, a to jest na wysokości 120 cm. Czyli jedno się zaczyna tak, jak mamy fizycznie... Czyli tutaj mamy 120, tu mamy 90, czyli wchodzimy w edycję, zaznaczamy 90, ok. I teraz tak, musimy narysować poszczególne kreski. Jeżeli chcemy rysować po osi zielonej i teraz, żeby nam to nie zeszło gdzieś, a chcemy do tego punktu wyciągnąć, to trzymając Shift, mamy stałą po osi zielonej, więc nie przesunie nam się to w innym. Dociągamy do tego punktu i zamykamy tutaj. I w tym momencie to musimy wyciągnąć w dół, prawda? Bo tu mamy zamknięcie. Ok, te kreski możemy zbędne usunąć. Odwróć płaszczyzny, ok. Dobra. Tu mamy przygotowane pod jedno okno. I teraz tutaj na 120, tak jak mówiłem. 120. Oj, coś mi nie poszło tak, jak miało iść. Jeszcze raz. Oznaczamy 120. Gdzie się ta kreska ulotniła? O co chodzi? Ach, 120. Co ja zrobiłem źle? Jest 120. A, sorry, jeszcze nie wytłaczamy, bo przecież okno. Jeszcze wysokość okna, zapomniałem jaką mamy. To odczytujemy z rzutu 60 cm, czyli jeszcze raz kopiujemy o 60 i w tym momencie to wytłaczamy i to wytłaczamy. Te kreski zbędne usuwamy. I mamy zostawione. Ok.
I jak widać, bierzemy sobie scenę jedną, zapiszę jeszcze, żeby mi się nic nie skasowało. I mamy w tym momencie przygotowany rzut, w którym później będziemy wstawiać stolarkę okienną, drzwiową. No i będziemy modelować posadzkę i wstawiać różnego typu elementy do naszego rzutu. Więc tutaj mamy jeszcze jedną ścianę za wysoko wyciągniętą, proszę zwrócić uwagę, więc musimy ją obniżyć do tego, scena 1. Więc tak się już prezentuje nasz rzut 3D. W następnym poradniku, bo podzielę to na kilka filmów, żeby nie męczyć was, bo niektórzy nie lubią takich długich filmów, więc teraz kończę. Widzicie, jak można to w prosty sposób zamodelować. W następnym poradniku modelujemy dalej, także zapraszam do kolejnej lekcji. Dzięki i na razie, trzymajcie się.